Halo, halo, witam Was serdecznie, to znowu ja, Muciek, w trzecim vlogu na kanale. Dzisiaj w tym vlogu będziemy kontynuowali temat, który był w pierwszym vlogu, mianowicie deal, który miał wyjść. Tam były dwa wspomniane, jeden, który miał wyjść i drugi, który miał nie wyjść. No i tak się stało, jak mówiłem, jeden wyszedł, drugi nie wyszedł. I dzisiaj mam dla Was to, co wyszło, czyli kontrakt. Umowa, którą podpisałem z pewną firmą, za chwileczkę powiem z jaką. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć, jak nie, to po prostu ją wypipkam tutaj. Bo chciałbym zajrzeć jeszcze raz w umowę, ale napiszę jeszcze raz do agencji, z którą podpisałem tę umowę, żeby wszystko potwierdzić. A więc, nie przedłużając tematu, podpisałem umowę deala, jak ja to mówię, z firmą Teppelin. Podpisałem z nimi taki deal, że przez rok czasu będę produkował filmy na ich kanał YouTube z prezentacjami, z omówieniem produktów i tak dalej. Kilka produktów jest już za mną, które będę nagrywał, a w zamian za to dostałem barter od nich i tym barterem tak naprawdę jest sprzęt, który jest mi potrzebny do produkcji tych filmów. A więc no, dla mnie jest to mistrzostwo świata, to co się stało i no, jedno ze spełnień moich marzeń, bo sprzęt, który za chwileczkę zobaczycie, ostatni raz sprzęt tego typu widziałem 11 lat temu, jak kupowałem swój pierwszy komputer. Jestem podjarany jak małe dziecko, czekałem na ten sprzęt, no myślę, z 3 miesiące, to wszystko chyba przez to, co się dzieje na świecie. W końcu do mnie dojechał, jest już dzisiaj u mnie, był u mnie pan kurier, no cudowny dzień po prostu to był. Zresztą wczoraj też był fajny, bo wczoraj przyszedł sprzęt od Teppelinka i trochę go tam testowałem. Będą też testy na moim kanale tego sprzętu, który dostałem, będą to testy trochę inne, nie? To będą właśnie testy, nie recenzje, tylko testy i to będą takie testy połączone trochę z recenzowaniem, trochę z testowaniem produktu, trochę z wyjściem do przodu. Na pewno będę pytał na swoim Instagramie i Facebooku, co byście chcieli wiedzieć o tym przedmiocie, więc zapraszam też. A teraz, aż mi tchu zabrakło. Nie przedłużając, zaczynamy od tego, co mam, bo sprzętu jest masa, po prostu masa. Po kolei, serce. AMD Ryzen. Tak, żebyście go widzieli, on tu będzie się to na pewno widzieć. Ja muszę tu widać wszystko z boków, bo ja naprawdę nie widziałem takiego sprzętu. Jest to AMD Ryzen 7 2700, 8 core, 16 thread procesor, 4,1 GHz. 4,1 GHz. Ja w swoim komputerze tutaj mam jakieś 1,8, 2,1 może, na dwóch. Także serducho AMD Ryzen, no będzie mega, nie? Mikrofonik testowany będzie już dzisiaj na streamie. Dzisiaj, czyli dwa dni wcześniej, jakby to zobaczycie, bo muszę złożyć kompa, żeby to zmontować. Novox NC1 Seria Game. Do tego Novoxa jest gdzieś tutaj, czekajcie. Już coś podpadało. Do tego Novoxa jest ramię i koszyk przeciwwstrząsowy plus uchwyt do telefonu i pop filter. Także to będzie dzisiaj już montowane. To co spadło, czyli Kryonaut. Pasta termiczna. Termoprzewodząca, przepraszam. Pasta termoprzewodząca do procesora. Dysk SSD Crucial MX500. 500 giga. RAM od HyperX-a. DDR4 2x8 GB. Ja w swoim PC-cie mam 4 teraz. I to 16 giga to dla mnie to jest po prostu masakra. Masakra. Sprzęt, którym będę wszystko to nagrywał, czyli Panasonic Lumix G7. Podobno bardzo dobry aparat. Ja, jeżeli chodzi o sprzęt na nagrywanie, nie miałem styczności z takim sprzętem, więc też będę się go uczył trochę, tego sprzętu. I będę ćwiczył różne rzeczy z tym aparatem, na pewno. Do tego jest jeszcze obiektyw. Obiektyw jest zapakowany w białe pudełko, więc nic nie zobaczycie, wam przeczytam. To jest... nic nie przeczytam. No, jest to obiektyw po prostu do aparatu, tak, żeby można było coś tym aparatem jednak nagrywać. Do aparatu i do obiektywu jest Zhiyun Webin, czyli gimbal. Mega jest ten gimbal. Generalnie widziałem go kiedyś w akcji. Super sprzęt. Z tego się jaram po prostu. Będę się tak bawił tym gimbalem. Na telefon mam nadzieję też jakoś zaraz go zamontować. Także gituwa. Opa! Aż monitor zapieprzyłem. Płyta główna. Z płytą główną to w zakupie i był teraz straszny problem. Ten model, który wybrałem, pierwszy strasznie podrożał, drugi się wyprzedał, więc to jest trzeci, który dostałem w alternatywie.
zwróciłem uwagę, że tutaj przede wszystkim, wiadomo, to z Ryzenem, ale jest coś takiego jak gaming audio. Gear up with the Battlefield. Zobaczymy. Nigdy tam nie ufałem audio. No i ten potwór, który będzie napędzał graficznie to wszystko. MSI Armor Radeon RX 580. Ja w życiu nie widziałem takiej karty graficznej. Specyfikacja z tyłu mówi, że to jest memory size 8 GB GDDR5. Ja mam tutaj 2 GB. Ja kupowałem tą kartę z 2 GB. I odpaliłem na tym Call of Duty czy Lola, to było po prostu mistrzostwo świata wtedy. Ja sobie nie wyobrażam, co taka karta może zrobić z tym PC-tem. Nie wyobrażam sobie tego, naprawdę. Tutaj to sobie odłożymy. I coś, co przyszło do mnie już tydzień temu, a ja tego nie otwierałem. Obudowa Zalmana. Ona jest piękna. To jest tak piękna obudowa, jest tak estetyczna. Ma te magnetyczne paski. Łapy tak zwane. Z pleksą z boku. Estetyczny przód. No, boksik jest super. Ja się zakochałem w tej obudowie, jak ją cię otworzyłem. Nie mogę po prostu nacieszyć oka tą obudową. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację sprzętu. Co dalej? No dalej trochę na pewno się zmieni mój rozkład jazdy. Teraz w czasach kwarantanny, kiedy mojej żony z moim synem nie ma w domu i są ode mnie daleko, bo nie mogę ich na co dzień oglądać, muszę do nich co weekend jeździć, czy muszę, chcę do nich co weekend jeździć. Mój dzień wygląda trochę tragicznie, bo wstaję rano, nagrywam dla Was Wiedźmina, idę do pracy na 8 godzin, idę pod jakiś prysznic, ogarniam się i robię streama. I tak wygląda 5 dni w tygodniu mniej więcej. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, czasami niedziela, czasami piątek. Weekend jestem z rodziną i no trochę mnie to boli, to wszystko, natomiast wiem, że tak musi być, bo jest to dla bezpieczeństwa i mojego, i mojej żony, i mojego syna, i jej rodziców, i pomoc to jest dla jej rodziców i tak dalej. Więc trochę mi żal tego wszystkiego. Ale już niedługo to się zmieni, pewnie może ona do mnie wróci i będziemy sobie dalej tworzyć super rodzinkę. Ja będę pewnie dalej pracował zdalnie. Więc ten czas streamów się zmieni. Na pewno będzie mniej streamów. Ja bym celował w jakieś 3, max 4 w tygodniu. W zależności od tego też, jak to będzie wyglądało, ponieważ będę musiał nagrywać też filmy dla TP-Linka. I te filmy będą mi zajmowały trochę czasu, natomiast w piwnicy zrobiłem studio, które chciałem Wam już pokazać wcześniej, kiedy robiłem sprzątanie w piwnicy stream. Studio już jest na wykończeniu, praktycznie kilka elementów tam zostało do zrobienia, więc też będę Wam to studio pokażę w jakimś niedługim okresie czasu, tym bardziej, że mam już tyle sprzętu, że będę mógł to wszystko nagrać i pokazać i fajnie zrenderować i obrobić. No, nie mogę się doczekać. Już jutra, bo jutro składamy. Jutro składamy kompa w piątek. Co dalej? Tu będzie cięcie zrobione. No i tyle. No, streamów będzie mniej. Będzie dużo materiału wideo ode mnie. Ożyje na pewno Instagram troszkę bardziej. Chciałbym też się spotkać z kilkoma osobami, zrobić z nimi wywiady na kanał. Jeden z wywiadów mam ostatecznie przygotowany, ja zrobię ten wywiad tylko audio, ale to jeszcze chwilkę trzeba niego poczekać. Potem gdzieś zrobimy może wywiad wideo na jakimś Polish Masters League'u. Polish Masters, już nie Masters League'u. I co? No i kupujemy Siege'a na PC-ta przede wszystkim. Ja kupuję znaczy Siege'a na PC-ta, chyba że będzie im pomóc, to coś śmiało. Kupuję Siege'a na PC-ta i będziemy robili wyzwanie platyna na PS4 i platyna na PC-cie. Taki polski kietflan. Będzie elegancko. Co jeszcze ode mnie? Coś jeszcze Wam chciałem powiedzieć przed chwilą, ale nie wiem co. A, przede wszystkim właśnie chciałem podziękować serdecznie mojemu dobremu przyjacielowi, koledze, kumplowi, współgraczowi i osobie, która mnie bardzo wkurwia, jak gram Siege'a, Marcinowi alias Cajotowi. Dzięki Cajot za pomoc w wyborze tego sprzętu. Bardzo bym chciał podziękować osobie, która wprowadziła mnie mocno w montaż. A to jest śmieszne, bo najpierw ja ją wprowadzałem w montaż, pokazując sztuczki w Vegasie dawno, dawno temu. Potem ona się strasznie rozwinęła w tym temacie i teraz to ona pokazuje mi, co trzeba robić. Ona przekonała mnie do premiera, także tutaj zacząłem stawiać swoje kroki. No i to jest PM. PG, przepraszam. PG, PM. Czemu PM? PG. PG, który się jeszcze nie ujawnia, ale będzie o nim głośno jeszcze na pewno. Za to, że pomógł mi w wyborze aparatu i statywu i gimbala. Gimbala, przepraszam. No i to tyle. I generalnie przykład tego, co jest za mną, pokazuje, że warto walczyć o swoje. Jeżeli do czegoś mocno dążycie, to się spełni.
to się spełni. Ja jeszcze niedawno, z pół roku temu mówiłem kilku osobom, że załatwię sobie konta w przeciągu pół roku. I to się stało. Stałoby się szybciej, ale już jest u mnie. To już mi, nikt tego nie zabierze. To już jest moje. Także walczcie o swoje, róbcie to solidnie i róbcie to z serduchem i będzie wszystko ok. Żegnam się, zapraszam Was na swoje kanały, na social media, tam gdzieś będą latały pod spodem. Także trzymajcie się, do zobaczenia.